czasów, nie? Cicho, cicho, cicho. Czemu nie słucham? Nie dobra, chodź. No wiem. Ej, to sam były prezydent. No, ja się... Będę przeklinał, też wybaczcie. Powiem wam, dlaczego zawsze, tutaj jestem. Zawsze. Dlatego, że w tym mieście mieszka moja córka, tu mieszkają moje wnuki, tu mieszka moja żona. I nie chciałbym, żeby jeden sfrustrowany człowiek, któremu w życiu nic nie wyszło, który nie ma żony, nie ma rodziny, żeby decydował o losie 38 milionów Polaków. Wygielepiej. Brawo, tak. Dlatego jestem tu z wami. Nie, żeby się wypowiadać w sprawie aborcji, ale wypowiadać się w sprawie waszego prawa do wypowiadania się o aborcji. To wy macie prawo, to wy macie prawo decydować o sobie. Ja trochę chciałem też przeprosić za mężczyzn, bo tak naprawdę to wy wygrywacie tą wojnę. Mężczyzn też jest sporo tutaj dzisiaj, ale my, mężczyźni, stajemy dzisiaj za waszymi plecami. To wy dzisiaj jesteście bohaterami. Dramatem też jest to, że ten człowiek, który nienawidzi Polaków, który zarządza ze swojego bunkra tak naprawdę, decyduje o losie Polaków, nie ma odwagi, żeby wyjść do ludzi i to powiedzieć, że decyduje o losie 38 milionowego narodu. I co ten człowiek robi? Kiedy mamy zagrożenie epidemiczne, kiedy wiemy, że nie wiemy, co dalej będzie z tą pandemią, co się wydarzy. Dzisiaj on podejmuje decyzję, bo to nie Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję, tylko Jarosław Kaczyński. To ten człowiek podjął decyzję. To nie skacze, ten z zapisem. Bacz, peace!